Witaj w bajkotece. Zapraszam cię na bajkę. Dzielny kangurek. Ranek w australijskiej dżungli zawsze był pełen życia, ale dzisiejszy był wyjątkowo gwarny. Kangur Kao, znany w okolicy z niezwykłej zwinności i dobroci serca, obudził się na dźwięki ptaków alarmujących całą dżunglę. Nocna burza zostawiła po sobie chaos, a teraz, gdy pierwsze promienie słońca przebijały się przez gęste liście, Kao rozumiał, że jego pomoc będzie niezbędna. Wyskoczył z łóżka i zaczął skakać przez rozległe polany, omijając połamane gałęzie i przewrócone drzewa. Jego mięśnie pracowały z niesamowitą precyzją, a oczy nieustannie skanowały teren w poszukiwaniu potrzebujących. Nie minęło wiele czasu, gdy jego ucho wychwyciło ciche, żałosne miałczenie. Kao zatrzymał się i nachylił się, próbując zlokalizować źródło dźwięku. Pochodził z pod sporych korzeni eukaliptusa, który nie wytrzymał nocnych wichur. Ostrożnie odsunął mniejsze gałęzie i spojrzał pod drzewo. Tam, w małej przestrzeni między korzeniami, skulony i przerażony siedział mały koala. Jego małe błyszczące oczy wpatrywały się w Kao z mieszanką nadziei i strachu. Nie bój się, zaraz cię stąd wyciągnę, rzekł Kao ciepłym głosem, starając się uspokoić przestraszone zwierzę. Używając swoich silnych łap, Kao delikatnie usunął większe kawałki drewna, tworząc bezpieczną ścieżkę dla koali. Gdy tylko droga była wolna, mały koala wygramolił się na zewnątrz i natychmiast przytulił do nogi swego wybawcy. Kao pogłaskał go lekko po głowie. Wszystko już dobrze zapewnił go, patrząc w jego wdzięczne oczy. Zobaczysz, dżungla znowu będzie bezpieczna, a ja zawsze będę tu, by pomóc. Wiedząc, że to dopiero początek jego dzisiejszych wyzwań, chaos koalą na plecach skierował się dalej, gotów na kolejne przygody i pomoc innym mieszkańcom dżungli. Na dźwięk jego skoków ptaki ponownie zaczęły śpiewać, a dżungla powoli wracała do życia. Po heroicznej akcji ratunkowej małego koali, Kao kontynuował swoją poranną patrolową trasę wzdłuż doliny. Niebo było już całkowicie czyste, a słońce wznosiło się coraz wyżej, oświetlając mokre od deszczu liście drzew. Kao, zawsze czujny, nie spoczywał na laurach. Wiedział, że burza mogła przynieść więcej problemów, które czekały by zostać odkryte. Nagle jego uwagę przykuły dziwne dźwięki dochodzące z pobliżu strumienia. Szybkie i rytmiczne, przypominały pluskanie i chlapanie, które nie brzmiało jak zwykła zabawa w wodzie. Kao podskoczył na wyższą skałę, aby lepiej zobaczyć, co się dzieje. Na brzegu strumienia mała grupa kaczek błądziła zdezorientowana. Wyglądało na to, że woda po burzy zmieniła swój bieg, a kaczki zostały odcięte od reszty stawu. Ich piskliwe kwakanie wskazywało, że są przestraszone i potrzebują pomocy, aby wrócić do swojej rodziny. Kao nie zastanawiał się ani chwili. Skoczył z powrotem na ziemię i podbiegł do kaczek, które początkowo się przestraszyły, ale szybko uspokoiły, rozpoznając w nim przyjaciela. Nie martwcie się, zaraz was stąd zabiorę, rzekł cicho, zbliżając się do nich. Jedna po drugiej ostrożnie przeprowadzał kaczki przez nowy odcinek strumienia, używając swoich silnych tylnych łap, by delikatnie popychać je w bezpieczne miejsce. Było to zadanie wymagające cierpliwości, ale Kao znał już dobrze tego rodzaju misje. Po kilku minutach wszystkie kaczki były już po drugiej stronie, bezpiecznie z powrotem na stawie, gdzie ich rodzinny kaczy chór powitał je kwakaniem pełnym ulgi i radości. Kao choć zmęczony czuł ogromną satysfakcję, widząc ich bezpieczne i szczęśliwe. Pamiętajcie, zawsze trzeba uważać po burzy, pouczył Kao kaczki, które skupiły się na nim, kwakając zrozumiale. A teraz wracajcie do swojej rodziny, a ja sprawdzę, czy ktoś inny potrzebuje pomocy. Z zadaniem wykonanym, Kao skierował się dalej w głąb doliny, pewny, że to nie koniec przygód tego dnia. Jego misja była daleka od zakończenia, a każdy krok przybliżał go do nowych wyzwań. Po udanej misji z kaczkami, chaos kierował się w głąb dżungli, gdzie zauważył dziwne ślady na mokrej ziemi. Były to ślady, które nie należały do żadnego zwierzęcia, jakie znał. Zaintrygowany i zawsze gotowy na pomoc, postanowił je śledzić. Ślady prowadziły przez gęste krzaki i pod wielkimi liśćmi paproci, aż w końcu Kao doszedł do małej polany, gdzie zatrzymały się ślady. Tam, na środku polany, siedziała przestraszona i samotna oposica. Mała oposica wydawała się być w kłopotach, otoczona przez małe kałuże błota, które utrudniały jej ruch. Kao podszedł ostrożnie, mówiąc łagodnie Cześć, mała, jak się tu znalazłaś? Oposica widząc kangura z początku się wystraszyła, ale szybko zrozumiała, że nie ma się czego bać. Zgubiłam mamę podczas burzy, odpowiedziała smutnym głosem. Kao natychmiast zaoferował swoją pomoc. Nie martw się, pomogę ci ją znaleźć, razem na pewno damy radę, z entuzjazmem rzekł kangur. Pomógł oposicy wydostać się z błotnych pułapek i razem ruszyli w drogę. Dzięki swojej zwinności i zdolnościom śledczym, Kao szybko odnalazł matkę oposicy, która szukała swojej córki nieopodal. Ich wzruszające ponowne spotkanie na polanie, pełne ulgi i radości, sprawiło, że serce Kao zabiło mocniej. Zawsze pamiętaj, by trzymać się blisko rodziny podczas niebezpieczeństw, pouczył Kao, obserwując szczęśliwą oposicę z mamą. Uśmiechnął się, widząc, jak bezpiecznie odchodzą razem a jego dżunglowa misja tego dnia dobiegła końca. Noc w australijskiej dżungli nigdy nie była cicha, ale ten wieczór był wyjątkowo głośny. Kao, mimo że już odpoczywał po dniu pełnym przygód, nagle usłyszał rozpaczliwe wołanie o pomoc. Dźwięk dochodził z gęstych zarośli nieopodal jego domu. Nie czekając ani chwili, Kao wyskoczył z ciepłego łóżka i ruszył w kierunku, skąd dochodziły głosy. Nocne niebo było rozświetlone gwiazdami, a księżyc rzucał na Ziemię swoje srebrzyste światło, ułatwiając mu drogę przez ciemności. Po kilku skokach znalazł się na małej polanie, gdzie młody kangurek Joey, który często bawił się w pobliżu, utknął między dwoma kamieniami. Joey był przerażony i cały drżał. Kao, pomóż mi, proszę, zawołał, widząc swojego wybawcę. Kao, używając swojej siły i zręczności, ostrożnie przesunął jedną z ciężkich skał, zwalniając przestrzeń dla Joea. Z ulgą zobaczył, że młody kangurek nie jest poważnie ranny, tylko przestraszony. Wszystko już w porządku, Joey. Jesteś bezpieczny. Uspokajał go Kao, pomagając mu wstać. Joey, choć jeszcze trochę niepewny na nogach, był nieskończenie wdzięczny za pomoc. Dziękuję, Kao. Bałem się tak bardzo. Kao otoczył Joeya swoim ciepłym uściskiem. Zawsze możesz na mnie liczyć. Teraz chodź, odprowadzę cię do domu. Nie jest dobrze błąkać się samemu nocą, powiedział, prowadząc młodego kangurka przez nocną dżunglę. Gdy dotarli do domu Joeya, matka kangurka, pełna wdzięczności, podziękowała Kao. Dzięki tobie, Joey, jest bezpieczny. Nie wiem, co byśmy zrobili bez ciebie, powiedziała, przytulając swojego synka. Kao z sercem przepełnionym radością wrócił do swojego domu, gotów na kolejne wyzwania, które mogą nadejść. Wiedział, że w dżungli nigdy nie brakuje przygód i zawsze będzie ktoś, kto potrzebuje pomocy. Po nocnych przygodach, Kao czuł, że zasłużył na chwilę odpoczynku, ale wiedział też, że jego praca jako opiekuna dżungli nigdy się nie kończy. Postanowił zorganizować spotkanie dla wszystkich zwierząt, które pomógł w ostatnich dniach. Był to czas na naukę i wzajemne wsparcie. Rozesłał wiadomość przy pomocy ptaków, które chętnie pomogły przekazać zaproszenie wszystkim mieszkańcom lasu. Na polanie, gdzie zwykle bawiły się kangurki, zaczęły zbierać się różne zwierzęta, od małych kaczek po leniwego koale, którego Kao uratował pierwszego dnia. Kao stanął na środku i zaczął mówić ciepłym głosem: "Przyjaciele, dziś spotykamy się, by dzielić się wiedzą o tym, jak radzić sobie w trudnych sytuacjach. Każdy z nas może potrzebować pomocy, a razem jesteśmy silniejsi." Kaczki opowiedziały o swojej przygodzie przy strumieniu, a Koala wspomniał, jak ważne jest, by trzymać się blisko rodziny podczas burzy. Mały Joey Kangurek podziękował Kao za uratowanie go i obiecał, że będzie ostrożniejszy podczas nocnych wędrówek. Pamiętajcie, nasza dżungla to nasz wspólny dom, musimy dbać o siebie nawzajem i o nasze środowisko. Kontynuował Kao. Jeśli zauważycie niebezpieczeństwo lub kogoś w potrzebie, nie wahajcie się pomagać. Możecie zawsze na mnie liczyć, ale pamiętajcie, że każdy z Was ma siłę, by być bohaterem. Spotkanie zakończyło się wspólnymi zabawami i śmiechem, a zwierzęta czując się bezpieczniej i bardziej zjednoczone, rozeszły się do swoich domów. Kao obserwując odchodzące zwierzęta poczuł głęboką satysfakcję. Wiedział, że jego praca przynosi realne efekty, a dżungla stawała się coraz lepszym miejscem dzięki wzajemnej pomocy. W dniu, który rozpoczął się jak każdy inny, Kao szybko zorientował się, że nie będzie to zwyczajna środa. Gęsty dym zaczął unosić się nad drzewami, a zapach spalenizny szybko wypełnił powietrze. Pożar lasu był jednym z największych lęków każdego mieszkańca dżungli, a teraz stał się rzeczywistością. Bez chwili wahania Kao zebrał wszystkie zwierzęta, które spotkał na swojej drodze. Musimy się zebrać i działać razem, aby ugasić ogień i uratować nasz las, ogłosił z determinacją. Koala, który zapamiętał lekcje z ostatniego spotkania, wraz z kaczkami szybko zaczęli zbierać mokre liście i gałęzie, aby stworzyć barierę, która mogłaby zatrzymać rozprzestrzenianie się ognia. Młody kangurek, pomimo swojego niedawnego strachu, skakał z ogromną odwagą, niosąc wodę w swoich małych rączkach, które służyły jako improwizowane wiadra. Kao, korzystając ze swojej siły i szybkości, przeskakiwał przez niewielkie płomienie, próbując stworzyć przeciwpożarowe ścieżki. Każdy jego skok był precyzyjny i pełen determinacji. Jego działania inspirowały inne zwierzęta, które mimo strachu również wkładały wszystkie siły w walkę z żywiołem. Po kilku godzinach wspólnych działań pożar został ostatecznie opanowany. Dzięki odwadze i zdecydowanym działaniom mieszkańców las został uratowany. Chociaż niektóre obszary zostały zniszczone, większość dżungli przetrwała. Dzięki Wam wszyscy dzisiaj uratowaliśmy nasz dom. Powiedział Kao, patrząc na zmęczone, ale szczęśliwe twarze swoich przyjaciół. To dowód, że razem możemy przezwyciężyć nawet największe trudności. Każde zwierzę czuło się dziś bohaterem, a wspólne doświadczenie jeszcze bardziej ich zjednoczyło. Wiedzieli, że bez względu na to, co przyniesie przyszłość, mogą na siebie liczyć. Po emocjonującej walce z pożarem. Kao wraz z przyjaciółmi przywitał nowy dzień z ulgą i nadzieją. Polana, która jeszcze wczoraj była sceną dramatycznych działań, teraz spowiła się spokojem. Zachęcony sukcesem i wzajemnym wsparciem, Kao postanowił zorganizować poranne spotkanie. Chciał podziękować wszystkim za ich odwagę i determinację. Dzięki Wam, nasza dżungla nadal tętni życiem. Każdy z Was przyczynił się do tego sukcesu mówił, patrząc na zebranych przyjaciół. Koala zaproponował, aby regularnie spotykać się i uczyć się od siebie nawzajem technik przetrwania i ochrony lasu. Wszystkie zwierzęta zgodziły się, że to doskonały pomysł. Gdy spotkanie dobiegło końca, Kao, pełen energii i gotowości do nowych wyzwań, skierował wzrok na horyzont. Wiedział, że przygody nie skończą się, a on zawsze będzie gotów pomóc. Z każdym dniem nasza dżungla staje się silniejsza, a my, bardziej zjednoczeni. Czekają nas nowe przygody, ale jak zawsze, razem poradzimy sobie z każdym wyzwaniem, powiedział z uśmiechem, skacząc wysoko, by lepiej widzieć swoje królestwo. Zwierzęta rozeszły się do swoich domów, a echo ich radosnych głosów długo jeszcze niosło się po lesie. Kao, dumny i zadowolony, wiedział, że jest gotowy na kolejne wyzwania, które przyniesie jutro. Mam nadzieję, że bajka ci się podobała. Do zobaczenia, kolejnym razem na bajkotece.